Witam wszystkich serdecznie. Jutro środa, 4. tygodnia Wielkiego Postu. Moi drodzy, do modlitwy, refleksji, zadumy proponuję słowa z jutrzejszego psalmu. Psalm 145, wersety od 8 do 9, od 13 do 14 i od 17 do 18 wersetu. Psalm 145, 8 do 9, 13 do 14, 17 do 18. Duchu Święty, oświecaj nas, prowadź, Maryjo, wspomagaj nas w naszej modlitwie słowem. Wysłuchajmy słów psalmu. Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie. Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, i podnosi wszystkich zgnębionych. Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze. Do przemodlenia, moi drodzy, przemodlenia, refleksji. Psalmista ukazuje niektóre cechy Pana Boga. Wymienia Jego łagodność, miłosierdzie, dobroć, łaskawość, nieskorość do gniewu. Na modlitwie pragnę pytać siebie, czy ja otwieram się na Boże miłosierdzie. Do Niego się uciekam, o nie proszę. Mój Bóg jest miłosierny, a ja... Czy uczę się od Niego postawy miłosierdzia wobec innych, wobec ciała i ducha? Czy praktykuję miłosierdzie? Czy coraz bardziej panuję nad gniewem, pilnuję moich emocji, staję się człowiekiem bardziej opanowanym? On jest dobry dla wszystkich, jak słyszeliśmy, a ja... Czy tylko dla wybranych? Czy krąg tych, którym okazuje dobroć, jest coraz większy? Czy na moją dobroć mogą liczyć także ci, za którymi nie przepadam, z którymi mi niejako nie po drodze, którzy mi podpadli? Czy dobroć jest dla mnie jak chleb powszedni, którym chętnie się dzielę, widząc tylu głodnych wokół siebie, sponiewieranych przez zło? Psalmista przypomina, że Boże panowanie obejmuje wszystkie pokolenia, jest królestwem wszystkich wieków. Czy ja poddaję się temu panowaniu? Czy nie próbuję w życiu rządzić się po swojemu? Czy jestem dobrym, poddanym Pana Boga? Czy moje życie jest wpisane w przestrzeń Bożego Królestwa, Bożego Panowania? Psalmista wychwala także Bożą sprawiedliwość i łaskawość, które można odnaleźć we wszystkich Bożych dziełach i ich doświadczyć. Czy ja je odnajduję i ich doświadczam? Czy jestem za niewdzięczny? Czy nie jestem żyjącym niewdzięcznikiem? Czy w swoich działaniach, słowach, postawach dbam o sprawiedliwość? Czy na miarę moich możliwości reaguję na wszystkie przejawy niesprawiedliwości? Czy nie marnuję Bożych łask, ale owocnie je wykorzystuję? Czy wobec innych staram się być życzliwym,
dobrym człowiekiem. To moje propozycje dla modlitwy słowem na jutrzejszą środę. Zapewne znajdziecie jeszcze wiele innych świateł dla waszej osobistej modlitwy. Serdecznie was pozdrawiam. Proszę o modlitwę, o niej zapewniam. I z całego serca błogosławię na owocne i piękne przeżywanie pozostałego czasu Wielkiego Postu. Niech wam Pan błogosławi. Niech Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże.